Daria Pacańska, witam i zapraszam. W środę rząd Beaty Szydło przedstawił audyt 8 lat rządów koalicji PO-PSL. W czwartek posłowie Kukiz 15 pokazali swój. Zobaczmy, o czym mowa. Taki audyt de facto już istnieje. Istnieje w wersji papierowej, ponieważ rząd PiS nie dysponuje wersją papierową swojego audytu, więc my chcieliśmy pokazać, że taki audyt jest, to po pierwsze, a po drugie, do powstania takiego audytu, takiego raportu nie trzeba było angażować całej machiny państwowej. Wystarczyło grupa środowisk eksperckich, która zrobiła to społecznie, czyli za darmo. Rząd pani Beaty Szydło ma dostęp do większego rodzaju informacji, tak? Natomiast w dużej mierze rzeczywiście to się pokrywa, mamy do czynienia z dużą ilością niedociągnięć, a nawet malwersacji na poziomie samorządowym i centralnym. No i są to kwoty idące w miliardy złotych, tak? Niestety jest wiele nietrafionych inwestycji, przy których zachodzą również podejrzenia korupcyjne. Jak najbardziej uważam, że jest to materiał do badania przez prokuraturę. Moim i państwa gościem jest Joanna Augustynowska, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Co na to Nowoczesna? Kiedy wasz raport? Nie zamierzamy robić raportu i go przedstawiać, bo przyznam szczerze, że po pół roku faktycznie spodziewalibyśmy się bardziej merytorycznej pracy i przynajmniej zmian, które były obiecywane w kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość, chociażby podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Natomiast widzimy, że tak naprawdę od pół roku Sejm działa trochę w innych warunkach. PiS i Prawo i Sprawiedliwość, PSL w ciągłej wojnie przekrzykują się, kto gorzej rządził. W tym kierunku nie da się zbudować perspektywy dla Polaków i myślę, że nie tego społeczeństwa polskiego oczekuje. Ale w ocenie Nowoczesnej ta koalicja PO-PSL też nie rządziła dobrze, prawda? Nie, absolutnie. Krytykowaliście podczas wyborów. To, że Nowoczesna pojawiła się w Sejmie, to właśnie efekt tego, że mieliśmy dość buty politycznej, nepotyzmu, zachowań rządu właśnie PO-PSL. Natomiast musimy zacząć jakby od początku. Audyt to tak naprawdę dokument, który pokazuje plusy i minusy i na podstawie określonych czynników wyciąga się wnioski na przyszłość. Natomiast to, co miało miejsce przedwczoraj w Sejmie, to był po prostu cyrk polityczny i kolejna awantura, przysłaniająca właściwie nie wiadomo co. Nie wiem, czemu działają, ewidentnie były to działania marketingowe, a nie działania, które idą dla dobra Polski, dla rozwoju gospodarki itd. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że właściwie jest ten stenogram i niepotrzebne są te dokumenty, bo można zajrzeć do tego stenogramu i przeczytać, do tego, co mówili ministrowie. Dobrze, ale to, że nieraz... Proszę sobie wyobrazić sytuację, że minister Morawiecki swego czasu był doradcą Donalda Tuska. W związku z powyższym w tym momencie właściwie powinien wyjść i powiedzieć, dlaczego Donaldowi Tuskowi źle doradzał. I teraz... Może Donald Tusk go nie słuchał? Nie wiem, trudno mi się odnosić do jakichś takich prywatnych, zakulisowych rozmów Donalda Tuska i pana Morawieckiego. Ale trzeba... ewidentnie pokazuje to, że Prawo i Sprawiedliwość jest oderwane od rzeczywistości, osiąga własne cele. To, co dzisiaj robią przez ostatnie pół roku, wprowadzania dobrej zmiany, projekt 500+, ustawy kadrowe, zmiany w Janowie Podlaskim, to są rzeczy, które oni publicznie potępiali z mównicy sejmowej w stosunku do Platformy Obywatelskiej PSL-u. Więc to jest dla mnie kuriozalne po prostu. I teraz... nie mam nic przeciwko audytom, uważam, że one są potrzebne i one dają pewien obraz, ale naprawdę scenogram jest odtworzeniem pewnej interpretacji faktów. Ja potrzebuję fakty. Fakty powinny być zawarte w dokumencie, wszystkie audyty w biznesie, w poważnych, renomowanych firm są właśnie w takiej formie przygotowywane, dobrze, a nie scenogram. To w takim razie, co powinno się teraz wydarzyć? Prawo i Sprawiedliwość publikuje dokumenty, na podstawie których stworzyło audyt, publikuje audyt. Platforma Obywatelska i PSL odpowiada za to, co zarzuca Prawo i Sprawiedliwość. Czy w ten sposób powinna się teraz potoczyć? No ja życzyłabym sobie, żeby jednak Prawo i Sprawiedliwość zaczęło poważnie traktować obywateli. Ja nie wiem, czy jest problem z drukarkami w kancelarii pani premier, czy z czego wynika ta buta. Natomiast to, czego oczekują Polacy, to potrzebują kierunku i zmian. Obietnic, że będzie żyło się w Polsce lepiej. To znaczy, że obniżymy koszty płacy, że podniesiemy kwotę wolną od podatków, że zajmiemy się polityką prorodzinną, a nie będziemy rozdawać pieniędzy, których tak naprawdę nie mamy. Że kierunek zmian pozwoli
dać nadzieję, że młodzi ludzie nie będą musieli uciekać z kraju w poszukiwaniu pracy, a my nie będziemy musieli się za 10 lat martwić o to, czy będziemy mieć pieniądze na emerytury. To są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć w Sejmie, a nie przekrzykiwaniem, kto drukuje, kto zrobi jaki raport, kto gdzie policzy. Oczywiście, że rozliczenie jest potrzebne, oczywiście, że Platforma Obywatelska i PSL poszły w złym kierunku. Co dało wynik tak naprawdę w wyborach? Czyli chce pani powiedzieć, że zamykamy tą księgę 8 lat i idziemy ona dalej? Ona została zamknięta 25 października, kiedy w środę została ponownie otwarta. Ale po co? Idźmy do przodu. Nie zamykamy, idziemy do przodu. Tak, nie da się iść do przodu z odchyloną głową ciągle w tył. Idźmy do przodu, zmieniajmy Polskę tak, żeby poprawiało się, żeby ludzie, dla których jesteśmy w Sejmie, czuli dobry kierunek zmian. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.